Cześć, koniec roku, także zapraszam chyba na najkrótszy odcinek planszówkowych newsów w historii. W tym odcinku przedstawię wam dwie przedsprzedaże, trzy premiery oraz jeden dodruk. A są to tytuły ogłoszone od 21 do 28 grudnia. Tym razem nie będę robił zajawki, ponieważ streszczę wtedy praktycznie cały odcinek. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy 84. odcinek planszówkowych newsów. Tak naprawdę mogłem gry z tego odcinka przesunąć na za tydzień, ale chcę już wam wysłać nagrody za ostatniego wydania świątecznego. A w tym tygodniu poza shortsami wrzuciłem na kanał aż 3 dłuższe odcinki. Trzeci odcinek z przeglądu planszowych memów. Znajdziecie tam trochę życiowych perełek. Napiszcie pod filmem komentarz, który mem spodobał wam się najbardziej. A z chęcią zrobię kolejny odcinek. Kontrola jakości nowości od Uwe Rosenberga, czyli Creativa. Szukałem tutaj podobieństwa do Agricoli oraz oceniłem jakość wykonania poszczególnych elementów. Trzeba przyznać, że żetonami można wbijać gwoździe. Ostatni film to Syndykat Zbrodni od naszej księgarni. Gra, która jest bardzo zachwalana za granicą i zbiera wiele nominacji do różnych nagród. Zajrzałem do pudła i podsumowałem to wszystko, co moje oczy zobaczyły. W poprzednim odcinku Mikołaj miał dla was trzy gry. Osoby, które zostaną ogłoszone, proszę, aby odezwały się do mnie na Facebooku albo mailowo. Także zacznijmy może od pacjenta zero od naszej księgarni. Osobą, która ma wagę w oczach i wygrywa ten tytuł jest... Moje gratulacje, reszta wyników w dalszej części materiału. A ty, drogi widzu, kliknij teraz dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. Nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. W tym tygodniu miały miejsce następujące przedsprzedaże. Polska edycja gry Bot Factory od wydawnictwa Portal Games. Cena tej gry to 265 zł. A jest to gra od 1 do 4 graczy od 30 do 60 minut oraz od 14 roku życia. W tej optymalizacyjnej eurogrze gracze mają za zadanie zaaranżować proces produkcyjny zabawkowych robotów tak, aby nie zmarnować nawet ruchu. Jakby samo zapanowanie nad etapami produkcji nie było wystarczającym wyzwaniem, gracze wzajemnie podbierają sobie projekty, zasoby i dostęp do stanowisk pracy. Wszystko to pod czujnym okiem konsultantki Sandry, która wędruje po fabryce i komplikuje plany graczy. Planuj, montuj i produkuj zabawkowe roboty w tej grze, która jest lżejszym wejściem do gier Vitala Lacerdy, autora m.in. Weather Machine, On Mars, Lisboa czy Kanban NV. Wojna o pierścień, mata do gry od wydawnictwa Galacta. Cena tej maty to 255 zł. Oficjalna neoprenowa mata do gry Wojna o pierścień, druga edycja. Ten wyjątkowy produkt sprawi, że epickie potyczki w świecie Śródziemia będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Mata wyróżnia się wysoką jakością i jest znacznie większa od planszy w grze podstawowej. Jej wymiar to 128 na 88 cm. Dzięki temu zyskacie więcej miejsca na rozmieszczanie swoich oddziałów przy zachowaniu czytelności i stylu graficznego oryginału. W tym tygodniu ruszyły następujące premiery. Ale zanim do tego przejdziemy, grę Basilika od wydawnictwa Portal Games za aktywność pod ostatnimi newsami otrzymuje... Moje gratulacje. Wracając, Pikazu gra z serii Smart Games od wydawnictwa UV Games. A cena tej gry to 100 zł. Zwierzaki z ogrodu zoologicznego uwielbiają zabawę wchowanego. Czy potrafisz umieścić zwierzęta w odpowiednich kryjówkach? Wybierz zadanie i spróbuj ustawić klocki tak, by odwzorować ilustrację z karty z wybranym zadaniem. Pikazu to świetna edukacyjna gra dla dzieci w wieku przedszkolnym, które dzięki niej udoskonalą zdolności językowe i poszerzą wiedzę o kolorach, zwierzętach i pojęciach przestrzennych, takich jak powyżej, poza, wewnątrz i na zewnątrz. Ta edukacyjna gra powstała z wysokiej jakości trwałego kartonu. Jest łatwa w przechowywaniu i można wszędzie ją ze sobą zabrać. Za co pokochacie tę grę? Grafika zaprojektowana z myślą o najmłodszych. Proste zasady, które dostarczą dużo zabawy. To narzędzie, które sprawdzi się jako pomoc edukacyjna. Cluedo, zdrada w posiadłości Tudorów od wydawnictwa Hasbro. Grę znajdziecie w sklepach już za 75 zł. A jest to gra od 1 do 6 graczy na około 90 minut oraz od 10 roku życia. Przenieś Cluedo na zupełnie inny poziom rozgrywki dzięki grze polegającej na ucieczce i rozwiązywaniu zagadek. Współpracujcie, aby złamać kody i rozszyfrować zagadki. Zbierajcie poszlaki i razem odkryjcie tajemnice. To świetny wybór na imprezy i rodzinne wieczory, ponieważ gracze muszą połączyć siły i wykorzystać swoje umiejętności logicznego myślenia oraz dedukcji. Gracze badają zamknięte pokoje w posiadłości Tudorów, aby się z niej wydostać, zanim skończy się czas. Po bezpiecznym opuszczeniu posiadłości gracze przeglądają swoje dowody, aby rozwikłać zagadkę, kto zamordował doktora
Arthura Blacka. Za pomocą jakiego narzędzia zbrodni i w którym pokoju. Jaka to pogoda od wydawnictwa Jawa. A koszt tej gry to około 20 zł. Jest to gra od dwóch graczy na około 30 minut oraz od 4 roku życia. Co wiemy o pogodzie? Jak wygląda świat wokół nas, gdy pada śnieg? A jak, gdy świeci słońce? Czy lubimy burzę? Co robimy w deszczowy lub mglisty dzień? Jak się ubieramy w zależności od pogody? Wydawnictwo Jawa proponuje zabawę, która przybliży dzieciom pogodowe zjawiska. Układanka zawiera 6 plansz. Każda z nich składa się z dwóch części. Gdy plansze zostaną prawidłowo połączone, powstaną obrazki przedstawiające różne zjawiska pogodowe. Podczas zabawy dzieci poszerzają swoją wiedzę, rozwijają pamięć, uwagę i spostrzegawczość. Do gry dołączony jest tygodniowy kalendarz pogody, dzięki któremu dziecko rozwinie umiejętność obserwowania pogody. A na koniec jeszcze wzmianka o jednym dodruku. Szarlatani z Pasikurowic, z Nachorzy od wydawnictwa G3. No i to by było na tyle. Krótki odcinek, ale coś czuję, że za tydzień będzie podobnie. Dlatego jeszcze się zastanowię, czy nie przeczekać noworocznej stagnacji na rynku gier planszowych i nie wypuścić następnego odcinka dopiero za 2 tygodnie. Ale wszystko wyjdzie w praniu, dlatego bądźcie czujni. Mikołaj uznał, że najfajniejsze życzenia to ten właśnie komentarz. Gratuluję, wygrywasz nowego Uwe Rosenberga, czyli grę Ativa od wydawnictwa Rebel. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał na Patronite i zostać patronem, to linka zostawiam w opisie. A jak jesteście tutaj nowi, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem, myślę, że nie będziecie żałować tej decyzji. Wielkie dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję, że do następnego.